Cześć, z tej strony Saliva. No to kolejny odcinek sobie zagramy w Crazy Multiplayer 2022 roku. To jest mapa Edge of Wars. Coś nowego, nowa mapka, nowe przygody, nowy rok, nowy ja. W końcu zacząłem trochę nagrywać ze swoim polskim komentarzem. Choć do tego dochodzi dosyć rzadko. Ze względu na duży brak miejsc. O kurde, pierwszy raz na tej mapie gra mi wygląda kozacko. Dobra, zaczynajmy. Użyjmy sobie radarów, wykryjmy tych w pobliżu przeciwników. Mają here boss music. No dobra. Wygląda. Cześć, Orange. Gram na koncie mojego brata. I'm playing now on account of my brother account. So this is why I am playing Medic PL. Because it's not my computer, not my account. Because my own computer, it's in a different place. That is why I'm playing. No gram tak jak teraz, no kurwa, nie jestem dobry z Angola, jestem słabiutki, jestem tragiczny. Muzyka mnie rozbraja, mam nadzieję, że nie ma praw autorskich. Mi się gra bardzo dziwnie. Co jest? Czemu mi włącza automatycznie ten? Coś jest zbindowanego. Czemu już jest za supermoce? Chyba mam zbindowane coś. Chwileczkę, na momento. Okej, wróciłem. O Jezu, zmienia mi automatycznie, to jest serwerowe. Bardzo unikatowa mapa. Mapa, która ci automatycznie zmienia twoje te. I to są cztery fabryki prototypów. Jezus Maria, o, jak tu Witolem będę podlatał, ty. Witol trzeba zdobyć. Gdzie jest Witol? O, w mordę, gdzie ja kurde jestem? Dobra. Co, się zaciukałem? Kompletnie nie umiem grać, bo jestem na koncie brata, jego na komputerze, wszystko nowe dla mnie, ma lepszy sprzęt. Pewnie mnie teraz znacznie lepiej słyszycie niż to by było na moim sprzęcie, więc no, szok jest i to nie mały. I myślę, że będzie lepiej, jeżeli będę mówił tylko po polsku, bo polski to mój wyczysty język, no nie oszukujmy się. Ale też ogólnie po prostu jest znacznie, znacznie łatwiej. O kurde, kromnu. No, ta pojazd jest za OP i snupski, oszukujmy się. Jezu,
Jezu, ale to zmienianie tych to jest takie głupie, a jednocześnie fajne. To bardzo uatrakcyjnia grę, ale to powoduje, że w pewnym momencie ty przegrywasz. Wystarczy tylko, zależy w którym momencie twój przeciwnik strzela i ci może udupić. Może cię po prostu udupić. To jest bardzo nietypowe zagranie, bardzo jednocześnie ciekawe. No cóż, mapa jest bardzo leśna, ale nie o taką dżunglę mi dosłownie chodziło. Brakuje tutaj rzek, ogólnie przydałoby się rzeki, łodzie, różnego rodzaju rzeczy. Ale no dobra, zagrajmy w taki oto sposób. Nie wiem ile film będzie miał, staram się, żeby nie był jakiś długi, ewentualnie pod tego trochę, żeby wykazać jakieś najciekawsze momenty, nie? Bo jednak nie chcę was zanudzić całkowicie swoją gadką. No dobra, przejmijmy sobie tę miejscówkę. O Jezu, jak to przełączam i ciągle ten. No nie należy to najprzyjemniejszych rzeczy, ale warto pograć czasem coś nowego. Coś zawsze jakieś uatrakcyjnienie. Poduszkowiec. Wow. Muzyka jak z God of War. Tam jest jakaś dziura. Raczej tam nie powinienem skakać. Powinien tu gdzieś być most. Ktoś tam przebiegł przez most. Kurde, już mi przełączyło. Mamy się krawędzi tej mapy, tylko nie spadnijmy, bo będzie Lipton. Co to było? O, cześć Adel. Chłopie. Nie o to chodzi. Adel się z nim bije, my sobie poradzimy sami, zajmijmy bunkier. Aha, to zamraża. Więc co? Obszar to równe moce, równe problemy, ale to jest bardzo ciekawe. Chyba, że German Craze PS nie ma tego tej mapy, bo byłby ciekawe do obczajenia. Oczywiście to jest inny Sauron. Bańce. Dobra, zobaczymy, czy zdążę się zaraz pić. No nic, trudno. O, zajmijmy tego Witola. Ciekawe będzie wyglądała walka samolotami tutaj. Ja muszę przetestować to. Taka 8-9 minuta. Czy będzie kamikadze dozwolone? Ja uwielbiam kamikadze, chyba każdy to o tym wie. Zajmijmy. Oh no! Sauron. Okej. O, muzyczka. Zostaw mnie już. Dobra, polećmy sobie tam. Najwyżej mnie zabiją.
Okej. Nowy obszar. Dzięki. Jak Gaussa nienawidzę, to jest taka zryta broń. Ale ważne, że... już powkurzamy ich trochę. A w ogóle pozwiedzam mapę może tym razem. Dobra. No, chcę teraz sobie po koniec pozwiedzać, zobaczymy mapkę. No, ogólnie mamy tu jakąś jałową ziemię. Fabryka wojenna oczywiście. Widać, że ktoś tu po prostu ją położył w kleju. Tradycyjny teleporter, nie wiem jak on działa. Z pojazdy, którym można jechać i strzelać. Centrum, no, klasyczne, ze skałami w ogóle. Więc ogólnie mapa bardzo ciekawa, tylko zobaczę potem co w tej kuli jest. Bo widzę, że tam można wjechać, jest mostek. No bardzo otwarta mapa, idealna dla snajperów. Nie liczę tej dżungli. Bo te drzewa mają, że tak powiem, kolizję. A to nie skończyłoby się dobrze. Więc mamy poziom jałowy, dżungla. Dosłownie dżungla. Coś tutaj jest podobno. No przynajmniej tak widzę po kształcie, tylko żebym to nie wywalił. Próbujmy delikatnie w to wlecieć. O kurde, mglista. O, padłem. Okej. Aha, no nie wiedziałem w ogóle co to jest. No dobra, będę teraz wiedział. A muzyczka epicka, super muzyczka jest, mi się bardzo podoba. No to helikopter weźmy, nie czekajmy tylko na Vitol. No ogólnie mapa prezentuje się śmiesznie, jest bardzo nietypowa. Dobra, wyskoczmy. Weźmy zwykłego jeepa. No to po prostu zwiedzam mapę i na razie nie angażujemy się w walkę. No to fajne jest. Orange Doctor Penguin. O, tu zamraża. Dobra. Można to przejąć. Co, my jesteśmy na dole. Na dół to jest śnieg. Wschód to jest dżungla. Zachód to była jałowa ziemia, a północ? Czyli jest północ, to tam zablokowane jest. U Jezu. Chcę zająć fabrykę prototyp, wtedy nam nie będzie nic robiło, ale to jest jednocześnie takie nakłanianie do defensywnej gry. Aha. To se pozwiedzałem. No dobra, zobaczyliśmy ten zamrożony świat. No dobra, Adel, zabierz mnie chociaż na dół. Jezu, jak ty latasz. No, to po chwilę tak pobawimy się.
No i to jest przełączanie głupich trybów, to jest... O, psuje grę. Ale... Psuje grę, bo człowiek nie może się przyzwyczaić do tego. Ale ogólnie mi się podoba. Dobra, zobaczmy teraz ten... strefę martwą, inaczej gwiazdę śmierci, ja teraz będę ją nazywał. No, nie pozwiedzę się teraz, niestety. No, jungle configuration jest ciężkie, bo ci przełącza cały czas. Zresztą widzimy u Orange'a, że nie jest zbyt ciekawie. Dwie platformy z bazą nad mapą. Wszyscy spadają tak samo, to ja mogę z Vitora lub helikoptera. Ciekawe i jednocześnie porąbane. No dzięki Orange. No ogólnie mapa wydaje mi się bardzo ciekawa, ale te tryby to troszeczkę komplikują. Bo tu mamy, proszę zobaczyć, ile terytoriów. Pójdźmy tam. Bardzo mi się podoba taka dżungla ogółem, ale wolałbym, żeby ta mapa była w jednym stylu i bardziej bujna niż taka. No taka, takie coś, no sorry. Na pewno twórca fajnie to wymyślił, taki pomysł, bardzo fajna improwizacja. Ale nie chcę grać ogromnej bitwy na tej mapie, bo będzie ciężko. Bardzo ciężko. Bo tu będzie naprawdę siedzenie w swojej strefie i się broni, nie? O, jeszcze Gauss z Gaussem na czele, to już w ogóle absurd. Już tak szybko zajęli? O, Mister SD. I ta sielankowa muzyczka, no aż chce się położyć i spać. Mam nadzieję, że nie będzie prawa autorskie, na serio, ja będę się powtarzał, ale to tak działa. Przełączam tryby. Cześć, mister. No tak, bo będzie mi cały czas przełączało automatycznie tryb. To jest irytujące. I mam mój Gauss.
No, nawet Orange się zgadza, że to jest bardzo irytujące. Kurde, ja się wkurzę zaraz. Fuck, this is bad. Mam cię. Why other rape orange doctor? What the hell was that? Dobra. Okej, okay, mamy takie czyste 9 minut, bo wydaje mi się, że 30 minut wideo z czystym graniem. O, już wleciałem. Dobra, zobaczmy tę mapę zimową, co są Adel i Orange Doctor. Bo całkiem on super wygląda, mi się bardzo podoba. No, Warhead czysty. Crazy's Warhead było oczywiście takie te ścówki, ogólnie tam coś jest. O, tu jest fabryka prototypów. Ogólnie bardzo fajnie się prezentuje. Dobra, zrzućmy trochę coś i weźmy Hovercraft. Nie mogę użyć? Łe. A idźcie, kurde. Jeszcze ten komunikat. Gdzie pojazdy? Kurde, ja tu się gubię. Jest taksi albo car? Jest. Bo to człowiek się gubi praktycznie. Mamy Hovercrafta. Tych pajaty, o już jadą. O, jeszcze postaw minę, kurde. Mister. O, mój but. Naprawdę, ciężko się zorientować, gdzie jest Sonia. Kurka. Nie wyszło. No naprawdę, mapa bardzo fajny, pomysł super, ale uważam, że powinno być troszeczkę sprawnie to zrobione. Nie wiem, gdzie mam iść. Dobra. Kampi? No to zaraz lecę po samolot. Zrobiłem mu kamikazy i kończył dzisiejszy odcinek. No, pokazałem wam, jak mniej więcej prezentuje się mapa, ale to lepiej taki... O, burak! Hello, burak! Jak zająć dosyć... Siema burak, siema, siema. Ech.
What? Bardzo dziwny serwer, naprawdę. Bardzo ciekawe rozwiązanie. Ja nie mówię, że jest bardzo źle. Uważam, że mapa jest bardzo pomysłowa i fajnie można pograć, ale taki codzienny gameplay nie dałbym rady. O, Quark spadł. Serio? Dzięki, Burak, chodź szybko, chodź Burak. Skakuj. A. Kiedy Burak, when you get in, I got a screen, black screen. O, zobaczmy tę strefę w końcu, bo ja tam nie był. A nie, tu byłem. To w tamtej nie byłem. Dobra. Powiedzmy, że trochę wydłużę ten odcinek, bo może ja wytnę naprawdę niektóre momenty. I po prostu zobaczymy tutaj ciekawsze rzeczy. No. Spalona ziemia, nie? Tak nazywam ewentualnie węglowy. Ziemia po prostu, nie? Chyba tutaj większy pancerz się ma. Lód zajmuje aktualnie. Kiedy jakaś drużyna ostro przegrywa, dostaje fabrykę lotniczą. Może respić Witole, to jest OP. O kurwa! Burak! Really? Oh my god. Don't expect that from you. I was sure it was Quark. Okay. Dobra, kupię za rakietnicę, bo mnie tutaj zaczną mordować, nie? Potem zmienimy serwer i zagram coś normalnego, ale tak pod względem oceny mapy i oglądania, myślę, że to będzie spoko odcinek. Ok, czyli zwiększam damage. I te popylanie szybkie, no kurde, gdzieś tutaj to... Ooh.
No dobra. Tak się prezentuje mapa tutaj. W ogóle no, zostawiamy tylko o ta strefa, tamta, nie wiem co to jest i jak tam się dostać, czy jest most ostatecznie. Mogłem trochę dłużej pograć, ale no mówię, to wideo będzie bardzo dużo ważyło, długo się przesłało, to nie takie no take easy. No dobra, to myślę, że skończymy w tym miejscu odcinek. Mam nadzieję, że się podobało obejrzenie tej mapki. Razem ze mną, z moim komentarzem, z którym był Sullivan. Trzymajcie się, cześć.